że dzielimy się tutaj naszą podróżą z Bogiem, mój mąż mówił o łasce, to ja wam powiem, jak w ogóle ja zaczęłam, doszłam do tego etapu, żeby w ogóle wejść w łaskę, bo ta łaska w ogóle w moim życiu nie działała. Już byłam świadoma wielu nauczeń na temat łaski, ale łaski nie było. Przychodziłam tutaj do kościoła, śpiewamy tutaj nie dzięki mojej sile, lecz dzięki Tobie, Jezus, zwyciężam. Podnosimy ręce, ja podnosiłam. Mówię, nie dzięki mojej sile, lecz dzięki Tobie. I zaczynał się mój prywatny melodramat. Mówię, za każdym razem płakałam. Któregoś razu w domu mówię, Boże, mówię, dlaczego ja płaczę tak bardzo, jak śpiewam, że nie dzięki mojej sile, a dzięki Tobie, Jezu. Proklamuję, ogłaszam to do mojego życia i mam melodramat. I Bóg do mnie powiedział, mówi, bo to jakby jest w sferze Twoich marzeń tak naprawdę, ale to w ogóle nie działa, w ogóle nie jest tak, nie jesteś w tej łasce. Mówię, dobrze, to Ty mi powiedz w ogóle, co ja mam zrobić, no bo nie umiem w pewnym sensie, boję się. I Bóg mi powiedział, to Julita, teraz wszystkie Twoje marzenia, ambicje, pragnienia, jakieś oczekiwania, które masz w tej swojej duszy, nagromadziłaś przez całe swoje życie, składasz mi na ofiarę i zaczynasz mi ufać, że ja je zaspokoję, ale tak, jak ja je będę chciał, bo ja jestem Bogiem. Mówię, oj, mówię, zrobiło się, mówię, robi się niebezpiecznie dla mnie, mówię, w ogóle, mówię, zaspokoisz, mówię, no, no wiem, że zaspokoisz, ale tak, jak ty będziesz chciał, a ja nie do końca w sumie wiem, jak ty będziesz chciał, mówię, wiem, że jesteś dobry, ale w ogóle mówię, w ogóle boję się, tak, mówię, tak, jak ty będziesz chciał, mówię, w ogóle mam cię uczynić w pełni Bogiem w moim życiu, pozwolić ci działać w moim życiu jak Bóg, tak, nie dzięki mojej sile, ale dzięki tobie, Jezu, i ty będziesz jeszcze wszystkie moje pragnienia zaspokajał. W ogóle śpiewamy też, to ty więzień otworzyłeś drzwi i to więzienie było w mojej głowie. Różne rzeczy, tak? Różne niespełnione ambicje z życia, różne pragnienia, marzenia, ale największy był lęk, tak? Ja na przykład bałam się tego, że mój mąż przykryje mnie swoim wielkim cieniem. Bardzo się tego bałam. Bałam się tego, że w ogóle powielę w królestwie starą rolę, którą miałam w życiu. Nawet widziałam symptomy tego, że wchodzę w tą rolę, choć Bóg do mnie mówił, nie jestem Bogiem starej roli. Mówi, nie jestem Bogiem starej roli, jestem Bogiem nowego życia i tworzę nowe. Ale moja dusza się bała, tak? I ten lęk, który był, to była dla mnie w ogóle największa przeszkoda, przez którą ja w ogóle nie byłam w stanie wejść w tą łaskę. Ale też ciśnienie, które się pojawiało i ta taka opresja, równocześnie pragnienie, żeby żyć dalej, iść z Bogiem, żeby to On mnie prowadził, to wszystko jakby i to ciśnienie i to pragnienie doprowadziło do tego, że ja w końcu powiedziałam, dobrze, to te wszystkie moje z duszy pragnienia, marzenia, co by tam nie było, tak? Daję ci na ofiarę i ty jesteś moim Bogiem. Ty je zaspokoisz, ale tak jak ty będziesz chciał. I ta decyzja, bo to w ogóle było decyzji, tak? Lęk gdzieś towarzyszył jeszcze tej decyzji, ale gdy ja podjęłam tą decyzję i to do niego powiedziałam, ja doznałam takiej ulgi, jakbym została uwolniona. I choć nic się nie zadziało, w sumie nic się w tym momencie nie zmieniło, to wewnątrz siebie ulga, którą ja poczułam, była niesamowita. I od tego momentu w ogóle zaczęły się dziać w moim życiu. W ogóle zaczęły się pewne rzeczy zmieniać. Pozwoliłam Bogu być Bogiem w moim życiu. Jakby w pełni uwierzyłam, że mnie poprowadzi i że to On będzie za tym wszystkim stał. W ogóle powiedziałam, nie dzięki mojej sile, tak? Tylko dzięki Tobie, Jezu. I weszłam w ten obszar łaski i pewne rzeczy, ja wykonuję rzeczy, tak jak mu już powiedział, tak? Łaska pracująca, jakby wykonujemy pewne rzeczy i na to spływa łaska, ale ja zaczęłam w ogóle iść krokami właśnie z wiary, jak śpiewamy, z wiary w wiarę, z chwały w chwałę. Te moje kroki zaczęły przynosić chwałę Bogu. Ja idę tymi krokami w wierze, ale dopiero w momencie, w którym ja mu w pełni zaufałam i pozwoliłam, żeby był Bogiem w moim życiu, dopiero wtedy zaczęła działać w moim życiu łaska. Już nie dzięki swojej sile. Amen. Takie świadectwo. Amen. Wiecie, łaska jest czymś, co będzie całe życie nas ścigało. Całe życie. I to się będzie pogłębiać i poszerzać. To są i będziemy się w tym rozwijać. I dopiero wtedy, kiedy my realnie sięgamy po głębie łaski, to my odpoczywamy. Wtedy jesteśmy ludźmi realnego odpoczynienia.